Witam Was tutaj, cześć, to Zosz. I jak może wiecie, był konkurs Smetta, nazwij nowe pociągi. Mogliście wysyłać swoje nazwy jeszcze parę dni temu, a właściwie 15. I teraz głosujemy na 6 nazw, które wybrało Metro, plus jedną, która jest od Skory, czyli łącznie 6, było 5 wybranych od ludzi. I... Nie, czyli 5 od ludzi, jedna od Skody. I łącznie 6. Tak, jest ze mną oczywiście pan Dominik, bo w aktualnym czasie tutaj razem siedzimy. No i jak widzicie mniej więcej tutaj opisy, możecie sobie poczytać, zrobić pauzę, komuś się chce. Głosować można do 23 sierpnia, czyli już można. Oczywiście byłoby miło, gdybyście byli warszawiakami, tak tutaj nam zaznaczają. No i jakie są nazwy do wyboru pociągu, bo o tym chcieliśmy Wam chyba głównie powiedzieć. Tak. Jaka będzie nazwa pociągu, która zostanie przez nas wybrana? Ci, co zdążyli sobie przeczytać, prawdopodobnie widzą, której nazwy tutaj nie ma. Brakuje oczywiście nazwy Krecik. Zresztą, bądźmy szczerzy, było naprawdę dużo tych w komentarzach i różnych miejscach, że czemu go nie ma. No, niestety go nie ma. Mniejsza z tym. Przejdźmy do tych, jakie mamy nazwy do głosowania, bo nie będziemy się zastanawiać. I nasze interpretacje nieautoryzowane przez Metro Warszawskie. Tak, dokładnie. Co te nazwy mogą znaczyć? No to pierwsze mamy Mewa. Jeżeli ktoś sobie spojrzy na belkę, na której stronie jesteśmy, to być może domyśli się, o co chodzi. Chodzi tu oczywiście o skrót Metro Warszawskie. Tak przynajmniej podejrzewamy. Metro Warszawskie, tylko że w Gdańsku oczywiście. Ktoś chciał być taki bardzo sympatyczny. No mi się to kojarzy akurat z nazwą roweru właśnie, który jest nad morzem publicznego, czyli Mewo, bo tam jednak ta nazwa pasująca do ptaka bardziej pasuje, no ale powiedzmy. Niech będzie. Kolejna opcja to jest Morawa. Morawa, Morawy, Czechy. Jednym z kryteriów, które był podany w regulaminie, jest to, że komisja rozpatruje związek z Warszawą tych nazw. Nam się wydaje, że akurat nie wszystkie mają. No nie było to twarde kryterium, tylko raczej wskazówka. Ale jeżeli dobrze widzimy, to jest po prostu tylko nawiązanie do pochodzenia pojazdu. Później mamy po czesku napisane Syrena. Tak, sprawdziliśmy, to faktycznie jest Syrena po czesku, nie tylko stylizowane. No to więcej tutaj właściwie nie trzeba mówić. No, nawiązanie po czesku język, no i Warszawa Syrena. Warsowia. To jest chyba oczywiste. Oczywiste. Tutaj kanał oglądają ludzie wykształceni. Na pewno nie będą mieli problemu z rozpoznaniem, o co tutaj chodzi. Kolejną ciekawą opcją jest opcja Wawlak. Tutaj raczej możecie na pierwszy rzut oka raczej dużo nie wyciągnąć. My nie wiedzieliśmy. Musieliśmy się dowiedzieć, dostaliśmy informację od Metra, że tu się nie od Metra, Metra nam potwierdziło, że to o to chodzi. To jest skrót od WA, czyli Warszawy. No i LAK to jest po czesku pociąg. Wagon. Wagon. Czyli w skrócie warszawski wagon. Tak. I mamy też ostatnią opcję, Zygmunt. Podejrzewamy, że chodzi o Zygmunta z Kolumny. Jeżeli jest jakiś inny, o którym powinniśmy wiedzieć, to dajcie nam znać. No ale może jakiś ze Skody, kto tam wie. Dalej możemy oczywiście oświadczyć, iż zapoznaliśmy się... Poczekaj, bo jeszcze moją błyskotliwą hipotezę muszę przedstawić. Mianowicie podejrzewam, bo starałem się... To jest coś, o czym jeszcze zaraz powiemy. Staraliśmy się dojść do tego, skąd niektóre nazwy się wzięły, no bo Warszawa jest piękną nazwą, bardzo, bardzo ją lubię, ale akurat... Nie czuję, żeby... Miała duży związek z naszym pociągiem nowym. Tak, to Warszawia można nazwać wszystko. Więc do Warszawy nie doszedłem, ale akurat Zygmunt znajduje się na Kolumnie. Tak. Kolumna ma tutaj taki kształt, że można ją by skojarzyć z pociągiem lub tunelem metra. Naprawdę na nic lepszego nie wpadłem. Natomiast przy innych opcjach, no to Wawlak, to akurat tutaj dużo nie trzeba się zastanawiać. Syrena, no to wiadomo. Znaczy Mewa to jeszcze jakiś związek z metrem jest, ale akurat no to, że robi się Mewa, nie pasuje. No i znowu to można by dać nazwę każdemu pociągowi. Morawa, nie wierzę, że ludzie będą tego używać na dłuższą. Tak samo jak jest Syrena, to też nie wierzymy, żeby to później nie przeszło w język polski, a nie Syrena. Tak. Morawa, inaczej całkiem mi się podoba, ale akurat tutaj przynajmniej nie widzimy związku z Warszawą, więc paradoksalnie
najlepszą opcją jest wawla, który jest całkowicie nazwą własną, jak można, w sensie stworzoną nazwą. Bo mamy i Czechy, a i Warszawę, ale nie tylko tak Warszawę właśnie wyizolowaną, przez co już nie dojdzie się do tego, co to znaczy. I o ile faktycznie ta nazwa nas troszeczkę zdziwiła, bo jak się ją wyszuka, to na Google to wyskakują różne inne demony na przykład. Polecamy sprawdzić. Polecamy sprawdzić. Także, no tak to wygląda. Oczywiście dalej trzeba oświadczyć wszystkie regulaminy, że się robi PIT w Polsce, właściwie w Warszawie, no i że jest się robotem i głosować. Oczywiście zachęcamy do głosowania, ale tylko jeżeli wy popieracie naszą ulubioną opcję. W innym przypadku nie róbcie tego. Nie warto. Tak, najlepiej zostańcie w domu i nie wychodźcie, i bez internetu. Oczywiście składamy wnioski tutaj przy stronie Metro Warszawskie. I będzie link w opisie. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie w górę. No i już niedługo będzie kolejny materiał na moim kanale. Cześć! Cześć!